Zacznę od tego, czy mnie dobrze słychać? Czy slajdy dobrze widać? Okej, to możemy zacząć. Jest to pierwsza wersja prezentacji takiego pewnego projektu, który podjąłem, kiedy uczestniczyłem w ciągu jednego tygodnia, tak jakbyś 3-4 rozmowach na temat, czy warto programować funkcyjnie i dlaczego. Czasem uczestniczyłem jako ten, który się bronił, czasem jako ten, który przekonywał. Stwierdziłem, że tak czy inaczej są pewne argumenty, które przewijają się tam zawsze. I dużo tych argumentów jest niepotwierdzonych właściwie niczym. I tak, ponieważ będę miał do Was trochę pytań, będę miał, mam nadzieję, też trochę od Was pytań, zapraszam Was też trochę bliżej, możecie spokojnie podejść, siąść niedaleko, bardziej z frontu, żebym mógł Wam przekazywać niewielkie nagrody, które mam, które gwarantują do trochę większych nagród później. Możecie nie kojarzyć z tych dwóch odsłon, bo tak właściwie najczęściej teraz się w internecie sprawdziłem ostatnio, więc to są w miarę świeże zdjęcia. Przynajmniej Google tak mi to pokazuje, może Wam to pokazuje inaczej, w sumie nawet trochę ciekawe. Możecie mnie kojarzyć z tych czterech inicjatyw. Zacznę od najbardziej odpowiedniej teraz i tutaj. Lambda Launch. Jeżeli mielibyście ochotę poprogramować funkcyjnie, dowiedzieć się coś na ten temat, zapraszam Was na spotkania tej grupy. Można tam dowiedzieć się i o teorii, i o praktyce. Można posłuchać i o Erlangu, o Kamlu, o rzeczach używanych na co dzień w rozmaitych ciekawych branżach, jak na przykład telekomunikacja, jak na przykład finanse. Kolejne dwie grupki to Software Craftsmanship Kraków, z której są koszulki, i ta po lewej, i ta po prawej. To jest grupka, którą możecie kojarzyć z takiej inicjatywy jak Code Retreat, czyli z lot koderów. To jest bardzo sympatyczna okazja, żeby nauczyć się różnych nowych rzeczy, których normalnie się nie miało okazji nauczyć. W 45-minutowych sesjach, za każdym razem z innym człowiekiem, rozwiązuje się jakiś nietrywialny problem. I dużo można się od niej nauczyć od tego drugiego człowieka i tego, że co 45 minut zmieniasz tą parę. Generalnie bardzo fajne ćwiczenie. Polska grupa użytkowników Java, która stoi za konferencją Geekon. Kto z Was zna Geekona? Łapki w górę. O! Bardzo się cieszę. Dziękuję Wam bardzo. Dla tych, którzy nie znają, jest to konferencja ogólnie JVM-owa. Także można powiedzieć nie tylko JVM-owa, bo mieliśmy tam ludzi, którzy automatyzowali swój dom i mieli całkiem niezłe rezultaty. Na przykład przewozili koło kwiatków i kwiatki mówiły: podlej mnie taką, a taką wodą o temperaturze takiej i takiej. I mówiły to tak komputerowym głosem, jak ja teraz. Prawie Stephen Hawking. Geekon jest w maju i zachęcam Was do zarejestrowania się, jeśli jeszcze zostały bilety, bo wkrótce pewnie się skończą. Obecnie pracuję jako konsultant, trener szkoleniowy w firmie Cementis i właściwie tyle o mnie. Jeśli byście chcieli wiedzieć coś więcej o mnie, to zapraszam do groty dzisiaj o 19 czy 20 właściwie? 19. Cicho to powiedzieli, ale powtarzam. Do groty o 19. Bardzo często można, kiedy zejdzie rozmowa na temat paradygmatu programowania funkcyjnego, słyszeć, że on jest po prostu absolutnie zamknięty. Że króluje, że po prostu wymiata, nie ma drugiego takiego. I jeśli ma się trochę więcej lat, nawet więcej niż ja, to wtedy można sobie przypomnieć, że kiedy wchodził paradygmat obiektowy, to on królował i wymiatał i był absolutnie zajebisty i nie było drugiego takiego. I jeszcze wcześniej, jeśli sięgnie się do słynnych publikacji informatycznych, to można znaleźć publikację na przykład pana Dijkstry, którego być może nawet kojarzycie, Go to Considered Harmful. Kto słyszał? Kojarzy? Są jakieś dwie łapki, to już nieźle. To było w czasach, kiedy ludzie programowali z instrukcją Go to tak na porządku dziennym. I Dijkstra rozróżnił na programowanie dobre i złe. Dobre to było bez Go to. To tak w skrócie cała publikacja. Wymagało sobie publikacji, żeby ludzi przekonać, że Go to nie jest dobre. Czuję się jak na filmach, za chwilę porwą mnie obcy. W każdym razie Dijkstra potrzebował całej publikacji wtedy, żeby ludzi przekonać, że GoTo nie jest dobre, dlatego, że GoTo było wtedy nagminne. I można powiedzieć, jak popatrzymy na to w ten sposób, to zawsze tak to wygląda. Mamy jeden paradygmat, programowanie z GoTo, potem programowanie bez GoTo. Wow. Jak dacie mi jeszcze trzecie, to już przestanę widzieć. Potem jest programowanie bez GoTo, potem jest programowanie jakieś kolejne i tak dalej, i tak dalej. Jak popatrzymy na historię języków, mamy to samo.
Ludzie, którzy programowali w kodzie binarnym, jak zobaczyli assemblera, to powiedzieli, że co to w ogóle jest. Potem programowali w assemblerze, dostali Fortrana, stwierdzili, nie, po co się będę tego uczył, assembler jest taki dobry, taki mocny. I zawsze tak to będzie wyglądać, bo jesteśmy po prostu ludźmi. I to jest tak na samym wstępie. A cytaty, które są na slajdzie, są cytatami, które nagminnie znajdowałem. Te i podobne. Ja akurat wybrałem, ale było jeszcze wiele innych. Generalnie to są cytaty, które napotyka się, kiedy szuka się, dlaczego zaprogramowanie funkcyjne jest warte uwagi, a dlaczego nie jest. Czy kojarzycie takie pojęcie srebrna kula? Czytaliście Frederica Brooksa, Mythical Man? To jest całkiem niezły zbiór esejów. Generalnie ci, którzy czytali, to nie są tymi samymi ludźmi. To jest obiecujące. To jest naprawdę obiecujące. Generalnie Frederick Brooks jest człowiekiem, który na programowaniu zjadł zęby. Jest człowiekiem odpowiedzialnym za przynajmniej dwa systemy operacyjne IBM-a i szereg innych projektów. I zebrał kiedyś swoje doświadczenia w programowaniu w postaci serii esejów. Wśród tych esejów ukuł kilka pojęć, jak na przykład mityczny o co to miesiąc, albo 10 times better programmer, który nie wiem do końca jak się tłumaczy na polski, to jest ten programista lepszej generacji, 10 razy bardziej wydajny. Wreszcie też ukuł pojęcie srebrnej kuli. Otóż my jako ludzie szukamy skrótów. Szukamy skrótów, czyli szukamy srebrnej kuli, czegoś co załatwi nam cały nasz problem. Dlatego bardzo często opinamy jakieś rozmaite frameworki i uważamy, że one rozwiążą nam problem. Tylko, że niestety problem jest taki, że frameworki rozwiązują ten problem, do którego zostały napisane. I to jest problem, który miał twórca frameworku. I niekoniecznie jest to nasz problem. I jeśli nie dostrzeżemy tych różnic, to niestety wpadniemy w pułapkę. I generalnie my próbą odpowiedzi, czy to jest, czy funkcyjne programowanie jest taką srebrną kulą, jest niniejsza prezentacja, jak i stowarzyszenie zbiór projektu. Pierwszy punkt mam właściwie z głowy, potem postaram się powiedzieć coś niecoś na temat, co to jest, że coś jest lepsze. Potem postaram się powiedzieć coś niecoś na temat zwykłych twierdzeń, które padają, kiedy ktoś próbuje przekonać do tego, że funkcyjne programowanie jest naprawdę zarąbiste, króluje i nie ma sobie równych. Wreszcie przejdziemy do podsumowania, czyli właściwie czy warto i jeśli tak, to dlaczego. Te trzy punkty, które macie na ekranie, są tytuły bardzo dobrych publikacji. Zwykle na takiej prezentacji już część ludzi je zna, ale być może nie. W związku z tym chciałbym, żeby podniosły ręce w górę te osoby, które kojarzą pierwszą rzecz, czyli Why Functional Programming Matters, Johna Hughesa. OK, brak ręka. To w takim razie Out of the Target. Jedna ręka. To w sumie już nawet nie zapytam o trzecie, bo ono jest chyba najbardziej z nich, najmniej z nich wszystkich znane. Podsumowując, jeżeli szukacie jakichkolwiek prawdziwych argumentów na temat przemawiających za albo przeciw programowaniu funkcyjnym, to to są trzy pozycje, które są dla Was tak naprawdę obowiązkowe. Jeżeli chcecie kiedyś z jakąkolwiek pewnością powiedzieć, że tak funkcyjne programowanie jest dbanie, albo tak funkcyjne programowanie jest zarobiste, to są pozycje, z którymi musicie się zapoznać. Pierwsza z nich jest napisana przez Hughesa lata już temu i tak naprawdę głównym z nim przesłaniem jest to, że funkcyjne programowanie umożliwia, usprawnia właściwie, ułatwia nam lepszą kompozycję programów. Hughes argumentuje, że naszym zadaniem, kiedy piszemy nasz program, jest tak go ustrukturyzować, żeby on był zrozumiały. Ponieważ jeżeli dobrze go strukturyzujemy, to potem będzie nam prościej go rozwinąć. Innym będzie prościej go rozwinąć. Rzeczy, które będą odpowiedzialne za X, będą tam, gdzie ludzie się będą tego spodziewać. Nie będziemy szukać ich po Y, Z czy gdziekolwiek indziej. I przez to, że programowanie funkcyjne zamyka rzeczy w funkcjach, można potem te funkcje składać i otrzymuje się bardzo ładną i sympatyczną kompozycję. To jest numer jeden. I to jest mocny argument za funkcyjnym programowaniem. Numer dwa, out of the target. Brooks, którego już wcześniej cytowałem przy srebrnej kuli w Kołaku, miał również takie jedno powiedzenie, że tak naprawdę jesteśmy w takim błotnym dole, w dole pełnym smoły i próbujemy się z niego wydostać i trudzimy się przy okazji niemiłosiernie.
I każdy projekt informatyczny ląduje w takim dole. I to było takie wczesne pojęcie długu technicznego tak naprawdę. I goście, którzy napisali publikację AutoDetarbit, zaproponowali hybrydę pomiędzy programowaniem logicznym, aka Prolog. Kto zna Prologa? Hej, znacie Prologa? Ładnie, ciekawy język. I programowaniem funkcyjnym. Dlaczego? Jak sądzicie? Jakiekolwiek hipotezy? Nie ma złych odpowiedzi. Bo jest bardziej deklaratywne, bo jest oparte na matematyce. Takie dwie odpowiedzi usłyszałem. Obie są bardzo wdechne. Wolicie czarny żeton czy biały? Czarny. Też może być. OK. Generalnie racja. Prolog jest deklaratywny, z kolei programowanie funkcyjne jest oparte na matematyce. Generalnie w jednym i w drugim przypadku jest to u podstaw uniknięcia danego problemu. Jakiego problemu? Złożoności. Otóż, kiedy piszemy software, próbujemy rozwiązać problem. To może być prosty problem. Nie wiem, klient mailowy, kalkulator, pilot do software. To może być skomplikowany problem. Na przykład radar. Na przykład system podtrzymywania życia. Na przykład komputer obsługujący stację gwiezdną. W każdym z tych przypadków mamy jakiś tam problem do rozwiązania albo ileś tam problemów do rozwiązania i te problemy mają swoją złożoność. I teraz złożoność, którą mamy w software, dzieli się na dwa typy. Pierwszy to złożoność niezbędna. Złożoność samego problemu. Drugi to cała reszta. Skąd się bierze reszta? Z braku wiedzy programisty. Z zapięcia takiego albo innego narzędzia. Z tego, że programuję na Windowsie, a chciałbym na Linuxie. Albo vice versa. Generalnie cała reszta złożoności to jest coś, co nie jest potrzebne, żeby rozwiązać problem. Ale akurat w moich warunkach, kiedy ja go rozwiązuję, niestety muszę się z tym uporać. I w momencie, kiedy ta złożoność jest techniczna, bo na przykład, nie wiem, ściągnąłem framework i ten framework nie robi do końca to, co ja bym chciał, albo robi to, co ja bym chciał, ale plus jeszcze dodatkowe trzy kroki. I ja te trzy kroki muszę odczynić. To jest dodatkowa złożoność, którą muszę niestety pokonać. I programowanie funkcyjne usuwa taką złożoność, ponieważ programowanie funkcyjne może dać nam programowanie bezstanowe. Programowanie imperatywne, programowanie obiektowe, oba wymagają stanu. Kiedy mamy stan, mamy okazję do popełnienia błędu. Są twierdzenia matematyczne, które mówią, że mamy tym więcej błędu, im większą mamy złożoność problemu. Co na to dowody? Zachęcam do zapoznania się z taką metryką jak cyklometryczna złożoność McCabe'a. W skrócie, im bardziej złożoność rośnie, im więcej można powiedzieć mamy ścieżek przez kod, im więcej mamy punktów decyzyjnych w kodzie, tym większą mamy pewność na popełnienie błędów. I kiedy piszemy rzeczy w funkcjach, możemy te funkcje uczynić małymi, możemy te funkcje poskładać sobie w bardzo ładny strumień, tak jak w Linuxie, kiedy się używa pipy. I w tym momencie złożoność jest redukowana. I to jest postulat drugiego, a tu nie ma chyba niestety pilota, wskaźnika, albo nie widzę. W każdym razie AutoDetarbit właśnie to postuluje. Wreszcie zakotwiczenie matematyczne, o którym już tu była mowa, to jest postulat trzeciej publikacji autorstwa notabene jednego z moich ulubionych informatyków, Naura. Peter Naur otrzymał za ten wykład, znaczy był to wykład, który wygłosił, kiedy otrzymał nagrodę Turinga. I mówiąc w stylu, w skrócie, mamy dwa sposoby programowania. Albo na bazie architektury von Neumanna, albo na bazie lambda calculusa, czyli matematyki Churcha. I von Neumann jest prostszy, był prostszy w implementacji. Prościej było stworzyć maszynę opartą na jego architekturze, niż na matematycznej architekturze Churcha. Natomiast zakotwiczenie w matematyce daje nam udowadnianie programów. Testy są dobre. Testy są naprawdę sympatyczne pod tym kątem, że w momencie, kiedy
ja napiszę test, to zweryfikowałem właśnie jakąś część mojej funkcjonalności. Natomiast wszystkie te testy, których nie napisałem, nadal nie mówią nic na temat bugów, które mam w kodzie. Bo ich nie napisałem. I mógłbym spędzić mnóstwo czasu pisząc testy i nadal pokryłbym tylko część mojego kodu. Nawet jakbym doszedł do 100% pokrycia, co jest złem, powtórzmy to sobie, to jest złem, nie dążcie do 100% pokrycia tak po prostu, dążcie wtedy, kiedy naprawdę macie w tym zarobiście dobry powód. Nawet wtedy testy nie gwarantują wam, tak jak wam gwarantuje matematyczny dowód, że wasz software nie ma bugów. Rzecz, właściwie tak, jak tylko coś znajduję, to wrzucam to na GitHuba i tam będzie można znaleźć wszystkie właściwie moje źródła i badania, na które się powołuję i analizy i tak dalej, więc to tam będzie. Jest to w tym momencie wersja, powiedzmy sobie szczerze, 1.5. Miałem nadzieję zrobić z tego wersję 2, kiedy będę to wygłaszał tutaj, ale nie zdążyłem, ponieważ padł mi dysk w środę i musiałem już odzyskiwać. Będzie jeszcze trzecia wersja na Lambda, dokładnie we Włoszech. Generalnie tak. Jest jedna prawda odnośnie języków. Są pewne kryteria, po których możemy powiedzieć, że język jest funkcjonalny albo umożliwia pisanie w funkcjonalnym paradygmacie. Java po trochu umożliwia pisanie w funkcjonalnym paradygmacie, Scala umożliwia pisanie w funkcjonalnym paradygmacie. Jest jeszcze kilka innych języków, które to robią, na przykład R albo FH albo kilka jeszcze innych. Natomiast z językami jest jedna rzecz. One były projektowane z czymś na względzie. Na ten przykład Erlang. Kto z was kiedyś pisał w Erlangu, kojarzy Erlanga? Hej, sporo ludzi, fajnie. Erlang był pisany z myślą o konkretnej niszy. Jego operatory są operatory, które ludzie, którzy znają telekomunikację i cokolwiek się z nią zetknęli, rozumieją nawet, kiedy nie są programistami. Erlang jest pisany z myślą o tym, że program ma być zawodny. I niezawodność jest główną cechą Erlanga. Więc kiedy mówimy, że jakiś język jest lepszy, bo jest funkcyjny, to nie zapominajmy o tym, że ten język został zaprojektowany z jakimś celem. Ktoś myślał o czymś, kiedy projektował ten język. Kogoś coś ugryzło i dlatego zaczął to projektować. Notabene Erlang jest, właściwie można powiedzieć śmiało, że ojcem Erlanga, jeśli chodzi o język, jest Prolog. Bo oryginalnie miał powstać w innym języku, ale zanim doszła maszyna wirtualna do tego języka, to Joe Armstrong zetknął się z Prologiem i Prolog mu się strasznie spodobał. I dlatego Erlang jest taki, jaki jest. Zwykłe stwierdzenia. Jest to świetne, ponieważ jest to przyszłością, to jest ta następna wielka rzecz, to jest coś, co musicie poznać i tak dalej. Jest to następne narzędzie, które powinniście mieć, żeby być lepszym programistą. To jest kolejne twierdzenie, które często pada w rozmowach o funkcyjnym programowaniu. Zmienia sposób, w jaki myślicie, zmienia sposób, w jaki programujecie. Prowadzi do krótszego, bardziej zwięzłego kodu, w związku z tym lepszego kodu. Daje ci większą moc, ponieważ daje ci lepsze abstrakcje, albo daje ci lepszą reużywalność kodu, ponieważ daje ci lepsze abstrakcje. Eliminuje złożoność, eliminuje operacje na stanie. Możecie komponować funkcje tak, że to jest jakiś strumień. Po prostu przechodzicie sobie, przepływacie sobie przez wasz program. Można sobie udowodnić taki program. Wreszcie są argumenty związane z wielowątkowością, wielorodzeniowością i generalnie programowaniem wielowątkowym. Czy coś byście tutaj dodali? Ok, idziemy dalej. Zastanówmy się nad tym, co to jest przyszłość. Ta następna wielka rzecz. Jak możemy też określić, że to jest następną wielką rzeczą? Po sławie, na przykład konferencje poświęcone, konferencje tematyczne, artykuły w gazetach, artykuły w magazynach, artykuł w magazynach nawet nie poświęconych takim niszowym zagadnieniom, tylko już tych tak zwanych mainstreamowych. Wreszcie języki, jak często powstają języki, które mówią, że są właśnie takie, że mają te rzeczy, które są tą następną wielką rzeczą, tą przyszłością i tak dalej. Wreszcie kto, gdzie, kiedy używa i gdzie można w tym pracować i ile można w tym zarobić, czyli praktyczne aspekty. Zatem spójrzmy na to.
Są konferencje tematyczne? No. Jest Lambda Base, jest React Day, jest LambdaCon, jest szereg innych. I one wszystkie są stosunkowo nowe. Jeżeli kojarzycie Strange Roopa, jest to ciesząca się swoistą sławą konferencja w Stanach Zjednoczonych. Sławą dlatego, że towarzyszą tutaj impreza, po angielsku Emerging Languages Camp, czyli obóz języków dopiero powstających, dopiero się formujących, jest naprawdę wymagającą technicznie imprezę. I tam można przyjść, jeżeli się napisało własny język, albo pisze się własny język i można o nim poopowiadać. I ludzie, którzy piszą funkcyjne języki, są na tej konferencji coraz częściej. Jest to też pewnego rodzaju wyznacznik. Artykuły na temat programowania funkcyjnego pojawiają się właściwie wszędzie. Języki adoptują programowanie funkcyjne. Ewidentnie można powiedzieć, że funkcyjne programowanie idzie w górę. Jeżeli chodzi o robotę, to już trochę gorzej. Nadal można z tym pracować, można zarobić, ale nie ma aż takich danych, które by pokazały, że faktycznie jest to tak popularne jak Java. Wręcz przeciwnie, spójrzmy na języki. O ile Java przyjęła lambdy, które miały być już w Java 7, o tyle C++, CH umożliwiają programowanie funkcyjne, Python dorobił się Clojure, mamy takie języki jak Scala, które szczycą się swoimi możliwościami programowania funkcyjnego, o tyle, jeżeli spojrzymy na daty, na dane, nie jest aż tak prosto. Wykres, który tutaj macie, jest wykresem ofert pracy, gdzie w ofercie padło słowo kluczowe, Scala, Erlang i tak dalej. Najbardziej popularny język z nich wszystkich? Śmiało. Skala, tak. A teraz widzicie tą płaską linię na dole? To jest ten sam wykres co poprzednio, tylko że dodałem Java, dodałem C, dodałem inne języki, które uznajemy za tak zwany mainstream, JavaScript na przykład. Różnica jest duża, nie? Oczywiście można powiedzieć, że Indeed.com jest tylko jakimś tam wyznacznikiem, ale myślę, że jest niezłym wyznacznikiem na to, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o oferty pracy. Tak, funkcyjne programowanie jest istotne. Są miejsca, w których można je wykorzystać. Na przykład Michał Korzycki mówił o czymś takim, Data Scientist. Ale nie wygląda to aż tak ciekawie. Tutaj dodane jeszcze kilka innych języków, między innymi Ruby. Dlaczego dodałem Ruby? Dlatego za chwilę będę miał grafy, które będą go jeszcze ładniej pokazywać. To jest wykres języków z GitHuba. GitHub, który od pewnego czasu jest coraz bardziej popularny, jest de facto tym miejscem, gdzie szukasz nowych projektów, szukasz rozwiązań, bibliotek i tak dalej. Udostępnia API, po którym można popatrzeć, ile rzeczy na GitHubie jest, w jakim języku napisanych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki całkiem ciekawy wykres. Na przykład spójrzmy na zieloną, opadającą krzywą, jest to Ruby. Spójrzmy na czerwoną, wznoszącą się krzywą, jest to JavaScript. Na tych dwóch językach zniszczę ten wykres. Dlaczego? Primo, co kwalifikuje repozytorium do bycia zakwalifikowanym jako repozytorium JavaScriptowe na GitHubie? Bingo, największa ilość kodu. Czyli jeśli ja stworzę indeks HTML i wrzucę tam, na przykład, że będę wykorzystywał jQuery, czarny czy biały? Wszyscy chcą czarne, żałoba czy co? Tak czy inaczej, jeżeli wrzucę tam potem jQuery, to mimo, że nie napisałem ani linijki JavaScriptu, to samo wrzucenie jQuery spowoduje, że to repozytorium zostanie zaklasyfikowane jako repozytorium JavaScriptowe. I dlatego po lewej najwięcej repozytoriów mamy JavaScriptowe. To jest jeden powód, do którego nie do końca można temu ufać. GitHub pracuje nad tym, żeby to było lepiej zrobione, ale póki co tego jeszcze nie zrobimy. Druga rzecz. GitHub nie jest aż tak popularny na okresie 2008-2013. Innymi słowy, to, że Ruby spadł tak bardzo, oznacza tylko to, że GitHub stał się bardziej popularny. I z repozytorium, przepraszam, ze strony, która głównie ściągała projekty rubiowe, zresztą założonej przez po części Ruby, ludzi, że tak powiem, z rubiosfery, stał się czymś bardziej globalnym. I w tym momencie Ruby przestał być dominującym językiem. Od tyle. To nie znaczy, że ludzie przestali pisać w Ruby.
Jeżeli chcielibyście się pobawić, GitHub Info. To jest stronka, która pozwala wyciągnąć bardzo dużo informacji na temat, jak w GitHubie rzeczy wyglądają. Tiomi, trochę lepsze miejsce do ocenienia popularności języków. Tiomi jest indeksem, który pojawia się w bardzo wielu także już naukowych publikacjach, więc to już jest takie troszkę bardziej poważne źródło. Co mają? Mają długo prowadzone badania. Prowadzą badania od 1985 roku, więc jest to już jakiś czas, można na coś popatrzeć. Ja patrzyłem na 50 pierwszych języków i generalnie wygląda to tak. Można się kłócić, że w Javie, obiektowym C, C++, właściwie wszystkim poza pierwszą pozycją można pisać funkcyjnie. Można się kłócić. Żaden z tych języków per se jako funkcyjny nie jest zaliczany. No, może JavaScript. Jak to działa? Oni mają taką bardzo prostą kwerendę, plus cudzysłów, nazwa języka, programik, zamknąć cudzysłów. Biorą sobie 25 najbardziej popularnych wyszukiwarek i puszczają tą kwerendę i następnie zliczają sobie, ile im rzeczy trafiło. Wszystkie języki, jakie mają na liście, dodają im się do 100%, więc następnie mają procentowe rozbicie w tych językach. Żeby wyeliminować takie rzeczy, jak na przykład improve your basic programming in Java, kiedy szukają basic programming, to mają jeszcze tak zwany confidence factor, który powoduje, że biorą pierwszych 100 wyników i sprawdzają je na tą okoliczność. FH jest językiem na 14 pozycji w Tiomi. I potem trochę pusto i generalnie funkcyjne języki na Tiomi nie wyglądają za dobrze. W porównaniu do C i Java, które mają naprawdę wysoki procent, razem mają ponad 30, to FH ma procent, przepraszam, ma coś 14, ma pozycję 14 i ma coś niecały procent ratingu. Przepraszam, był akurat jedynym, który przekroczył procent. Skłamał, miałem kurwa. FH ma 1,179%. Erlang, którego osobiście całkiem lubię, nie zmieścił się w 50. Lisp był kiedyś w czołówce, ale to były lata 1980. Generalnie wygląda to w ten sposób. I owszem, można próbować głosić twierdzenie, że tak naprawdę rosnąca popularność języków funkcyjnych, a zatem i funkcyjnego programowania, powoduje, że coraz mniej osób programuje w Javie, C, C++ i tak dalej. Można to głosić, może nawet uda się to wybronić, ale to są wszystkie dane, które macie na ten temat, a to troszeczkę za mało, żeby to twierdzić. Więc podsumowując, słabe. Tak, zdecydowanie funkcyjne programowanie jest o nim coraz głośniej, coraz więcej ludzi to robi, coraz więcej ludzi opowiada, że to robi i jak to robią, są konferencje i tak dalej. Dominujące, coś koniecznego, rzućcie wszystko, uczcie się funkcyjnego programowania. No nie, jeszcze nie. Idąc dalej. Że kiedy dostajecie nowe narzędzie do dyspozycji, wasze możliwości zwiększają się, to jest prawda oczywista, tak zwana tautologia. Nie ma się szczególnie co na tym rozmówić. To, co chciałbym tutaj powiedzieć, to jeden ciekawy eksperyment. MIT i kilka innych uczelni, między innymi też nasz AGH, aczkolwiek nie wiem na ile świadomie, robią taki, pozwalają studentom wybrać, czy ich pierwszym językiem programowania będzie język funkcyjny typu na przykład Scheme, ML, Lisp, Scala, funkcyjny powiedzmy, czy zwykły imperatywny C, C++, Java, cokolwiek innego. I niektórzy z ludzi z tych uczelni zbierają dane, jak potem ci ludzie, którzy na początku zaczęli programować w tym paradygmacie albo w tamtym, działają. Niektóre z tych eksperymentów dały już jakieś wyniki, na przykład pamiętam opis, jak taki student, który poszedł właśnie na programował w Scheme, potem poszedł na lekcję Java i dowiedział się, że nie zawsze wiemy, co jest jakiegoś typu. No tak, jak to nie wiemy, co jest jakiegoś typu? W Haskellu to wiemy, w Scheme to wiemy. O co chodzi? Dlaczego w Java nie możemy? Jest kilka ciekawych rzeczy, które pokazuje takie zestawienie. Ale na razie nie mam jakichś, że powiem, szczególnych twierdzeń. Póki co jednak
stwierdzenia, że jest to dobrze poznać, bo to was rozwinie, uczyni was trochę bardziej kumatymi itd., itd. Generalna prawda. Weźcie dowolną dziedzinę wiedzy i dowiecie się, że ludzie, którzy tam osiągnęli coś, mówią coś bardzo podobnego. Weźmy Miyamoto Musashi, człowiek, który był legendarnym rzemieślnikiem w Japonii. On też mówił, że ucząc się kaligrafii, człowiek staje się lepszym rzemieślnikiem. Ta sama zasada. Zwięzlejszy kot. To pierwsze takie moje pytanie do was, dlaczego to ma być lepsze? Dlaczego to, że na świecie mi kot w mniejszej ilości mi kotu ma znaczyć, że ten kot jest lepszy? Jest taki fajny język programowania APL. Ktoś słyszał? O, APL to znacie, tak? APL też znacie, dobrze. Więc APL wymagał osobnej klawiatury. Dlatego, że tam miałeś 12 symboli, które można było wprowadzić, ale te 12 symboli miało za każdym razem inne znaczenie, zależnie od tego, jaki był symbol przed i symbol po. Więc jeśli miałem na przykład literę deltę grecką, czyli odwrócony trójkąt, to delta tak sama z siebie znaczyła mnożnik macierzy, ale delta w momencie, kiedy postawiłem coś z przodu i z tyłu, mogła znaczyć na przykład triangulację tejże macierzy, albo coś jeszcze innego, zupełnie z macierzami niezwiązanego. Bo czemu nie? Było to zwięzłe jak cholera. Generalnie w większości kursów o programowaniu funkcyjnym znajdziecie takie stwierdzenia, że przy okazji zobaczcie, ten język jest zarąbisty, ponieważ to, co tutaj zapiszesz w dwóch forach i jednym ifie, to tutaj zapiszesz w sześciu linijkach. Zaoszczędzasz niesamowite 8 linijek. Okej, okay. I? To nie jest zbytnio wartościowy argument, więc jeśli będziecie wdawać się z kimś w jakiekolwiek polemiki na temat funkcyjnego, tudzież nie programowania, po prostu wypomnijcie. Paul Graham, człowiek, który być może jest wam znany. Zresztą może tak. Kto z was kojarzy Blab Paradox? O kurczę, te dwie osoby muszą dostać rzecz. To jest rzadko znana rzecz. Tak, nawet nie pytam, wiem, czarny. Paul Graham jest człowiekiem, który jest słynny ze względu na jakość. To jest piękny, komercyjny przykład. O, owce białe, bo czarne już mam, bo to jedyny powód, żeby białe jest też, tak? Generalnie Yahoo Store były napisane w Lispie. Była to aplikacja sklepu internetowego, która była szybsza niż jakikolwiek ich rywal i która wytaczała nowe feature'y szybciej niż jakikolwiek ich rywal. W momencie, gdy goście, którzy konkurowali z Yahoo Store, wypuszczali na rynek nowy feature, to Grahamowi i jego koledze wprowadzenie tego feature'a w Lispie zajmowało mniej niż tydzień. Z kolei, kiedy oni wypuszczali nowy feature, no to tamci musieli się naprawdę sprężać, żeby cokolwiek z nim zrobić. Graham mówił, że wtedy miał jedną metrykę. Patrzył, czy jego konkurenci zatrudniają ludzi, którzy piszą w Lispie albo innym języku funkcyjnym. I mówił, że każdego dnia sprawdzał, czy tak, i był uspokojony, że nie, jeszcze nie. Natomiast, abstrahując od sklepu Yahoo, abstrahując od Paula Grahama, on przedstawił jedną bardzo ciekawą rzecz. Wiemy, że języki programowania są bardziej lub mniej mocarne. Skąd to wiemy? Bo wypuszczamy nowe wersje danych języków programowania i one mogą więcej. Bo mamy na przykład języki wysokiego poziomu versus języki niskiego poziomu. Bo na przykład w assemblerze, żeby napisać to samo, co mogę napisać w C i tak dalej, muszę się bardziej namęczyć. Więc możemy na jakiejś tam osi poukładać sobie te języki. Więc weźmy sobie hipotetyczny język Blab, pisany Blub. I załóżmy, że ja jestem programistą tego Bluba. I Graham postuluje coś takiego, że w każdym momencie ja jako programista Bluba mogę spojrzeć w dół osi i powiedzieć, ha, te języki są. Bo nie mają i tu wstaw jakąś rzecz, którą Blub ma i którą ja lubię. Ale w momencie, gdy patrzę w tamtą stronę, to już tak prosto nie ma. Bo tam widzę tylko te języki, które są dziwne. Innymi słowy, kiedy patrzę na język, którego nie używałem, język, w którym nie pisałem softu, to tak naprawdę patrzę na język, który jest dziwny. I ulubiony komentarz Grahama w tym momencie jest, ponieważ ma dużo nawiasów. I tak naprawdę, o ile nie mam jakichś stwierdzeń za czy przeciw, poza własnym doświadczeniem, które powiedzmy sobie szczerze pomijam, bo jest to moje doświadczenie, tylko i wyłącznie, wasze będzie pewnie inne,
O tyle, na tyle mocno się to wiąże z tym, że tak, myślisz inaczej, kiedy doświadczysz czegoś takiego, że warto jest spróbować. Natomiast gdybyście mieli kiedykolwiek użyć tego jako argumentu do innej osoby, raczej pozwólcie, żeby ona doświadczyła tego języka funkcyjnego, zanim będziecie jej mówić, no widzisz, lepsze abstrakcje, pattern matching jest zarąbisty, albo cokolwiek innego. Albo po prostu powiedzcie, ja uważam, że jest zarąbisty, ale teraz go weź, spróbuj i doświadcz. To już właściwie przeskoczyliśmy. Tak, że programowanie funkcyjne umożliwia wam pisanie z mniejszą ilością bugów. Są publikacje, które to postulują. Są całkiem ładnie napisane, są zweryfikowane przez społeczność akademicką. A generalnie są przyjęte jako prawdziwe. Nie ma jakichś studiów, które by oferowały wartości, przynajmniej ja nie znalazłem, wartości w stylu firma X pisała obiektowo, firma Y pisała funkcyjnie i firma Y miała mniej bugów niż firma X. Ponieważ ciężko jest zrobić takie studia w komercyjnej rzeczywistości. Prawdą jest natomiast, że programowanie funkcyjne umożliwia pisanie bez manipulacji stanu, umożliwia pisanie bez stanu i ma referencyjną transparentność. Wszystkie te rzeczy na pewno prowadzą do mniejszej ilości bugów. To jest świetna rzecz, z tym, że powiedzmy sobie szczerze, o ile możesz dowodzić poprawności swoich programów, o tyle bądźmy praktyczni przez moment, nie będziesz tego robił. Mój drugi informatyku, mała jest szansa, żebyś chwycił się za wysoką matmę i pisał dowody, że twoje programy działają tak, jak mają działać. W komercyjnej rzeczywistości ja tego przez jeszcze jakiś czas nie widzę. Widzę to w naprawdę specyficznych przypadkach. Chcemy wysłać rakietę w kosmos? Jasne. Dowiedzmy, że ona tam poleci i że doleci, a nie się rozwali. Zwłaszcza jeśli mamy zamiar na jej pokładzie wysłać ludzi. Spoko. Piszemy software, który powoduje, że samoloty mijają się w przestrzeni powietrznej i nie ma przy okazji katastrof? Jasne. Dowiedzmy, że ten software działa. Natomiast automatyczne dowodzenie póki co jest raczej w powijakach. Są sposoby, jest matematyka do tego, natomiast ta matematyka nie wystartowała jeszcze na tyle, żeby sektor komercyjny ją naprawdę mógł zastosować i żeby przeciętny programista, bo powiedzmy sobie szczerze, programistów jest coraz więcej, to już nie są tylko i wyłącznie pasjonaci, którzy weszli w to tylko i wyłącznie dlatego, że programowanie po prostu jest absolutnie fascynujące. Są tam ludzie, którzy poszli do tego, że to jest obiecująca kariera, że w tym będzie można fajnie zarabiać. No i cóż, i tak bywa, bo będzie można, nawet już można. W związku z tym raczej ci ludzie nie sięgną po taką matmę, żeby udowadniać, że ich aplikacja wyciągająca dane z bazy wyciąga dane z bazy. Poprawnie. Rozwiązuje problem wielu rdzeni. Znowu, mniej stanu, niemutowalność, jak najbardziej konstrukcje bardzo pomocne, referencyjna transparentność, czyli ta sama operacja bez efektów ubocznych, jasne. Cokolwiek, co ma efekty uboczne, może być zawarte w czymś, co te efekty uboczne, że tak powiem, ograniczy, aka monady. I nie. Na stronie Erlanga są pewne studia, które mówią, że tak, dzięki zastosowaniu Erlanga w tych domenach było mniej bugów i tak dalej. Są to studia Erlanga. W związku z tym należy potraktować je z pewnym przymrużeniem oka. Studiów takich na razie niezależnych, albo wręcz krytycznych, na razie nie znamy. Teraz troszeczkę takie niezwykłe stwierdzenia mówią o tym, że dobre jest połączenie tego. I na przykład takim hybrydowym językiem będzie Scala, pięknie, bardzo ładnie, przynajmniej trzy osoby się odzywały. A co jeszcze? Clojure. F-Sharp. F-Sharp jest zaliczany raczej jako funkcyjny, aczkolwiek rozumiem, czemu można by go tak spróbować zaklasyfikować. Jest jeszcze kilka innych, ale generalnie tak. Albo też język przyszłościowy, który połączy na przykład prologa z na przykład listę. Jeżeli komuś udałoby się dokonać takiej hybrydy, a z tego co słyszałem, prace już są, to jak najbardziej. Albo prologa z Haskellem. Wreszcie, jeżeli popatrzylibyśmy na stare prezentacje dotyczące
można powiedzieć, praojca obiektowości, czyli języka Smalltalk, to zobaczymy, że tak naprawdę wszystkie te komunikaty, które są wygłaszane, że dlaczego Smalltalk jest ciekawy, dlaczego powinniśmy programować w Smalltalku, są tymi komunikatami, które słyszymy, kiedy ktoś mówi o Haskellu, albo o funkcyjnej skali, albo czymkolwiek innym. Tak naprawdę, kiedy słyszelibyśmy ludzi, którzy Smalltalka tworzyli, o co im chodziło, to też sprowadza się do tego, żeby rozmawiać przez komunikaty, czyli tak naprawdę tworzyć strumienie, żeby ten stan był możliwie, że tak powiem, zamknięty, żeby te obiekty były małe, czyli te funkcje też mają być małe i też w tych funkcjach ma być wszystko, co ta funkcja potrzebuje. Tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na jedno i na drugie, zasada, pryncypia są te same. Dobre programowanie obiektowe będzie naprawdę bardzo zbliżone do dobrego programowania funkcyjnego. Podsumowując, w razie takiej dyskusji na temat programowania funkcyjnego, w razie gdybyście mieli sami wątpliwości, są pewne rzeczy, które są logiczne, można je wywnioskować, można je wyprowadzić. I to jest złożoność. Programując funkcyjnie możemy wyeliminować złożoność przypadkową. Nie tą charakterystyczną dla naszego problemu, ale tą, której właściwie nie potrzebujemy i której chcemy uniknąć. W momencie, kiedy musimy programować wielowątkowo, programowanie funkcyjne daje nam konstrukty, które są do tego naprawdę przydatne. To są dwie rzeczy, które można się z nimi sprzeczać, ale to raczej daleko nas nie zaprowadzi. Co można podeprzeć danymi? Są programy do udowadniania innych programów. Programy oparte na matematyce można udowodnić. Są przykłady, do tego jest matematyka, do tego. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, żeby udowodnić, że Quicksort działa, to trzeba było zrobić tą matematykę i spędzić nad tym naprawdę dużo czasu. Nie dość na tym, na razie te dowody generalnie też wymagają ludzi. To nie jest coś, co możemy po prostu automatycznie zapuścić i mieć z głowy. Nad czym możecie spędzić długie czasy w debatach? Nad mocą tudzież ekspresywnością danego języka. Moc tudzież ekspresywność zależy od tego, co chcecie osiągnąć. To, co chcecie osiągnąć, podyktuje wybór narzędzi. Jeżeli chcecie mieć software, który jest naprawdę niezawodny, to tak, Erlang będzie świetnym wyborem. Ale jeśli potrzebujecie prostego skryptu, który manipuluje tekstem, to na miłość boską sięgnijcie po Erlang. Wiem, że napiszecie to raz i nie będziecie tego czytać, ale to naprawdę będzie szybsze niż zrobienie tego w Erlangu. Inna perspektywa. Tak, spokojnie można argumentować. Jest to prawda ludzka, w związku z tym oczywiście można spędzić nad tym bardzo dużo czasu w debatach. Zmiana myślenia tak samo. Jeżeli chcielibyście posłużyć się argumentem, że funkcyjne programowanie prowadzi do zwięzłejszego kodu, porzućcie tą myśl, wyławcie ją w zarodku, wyrzućcie ją tak, żeby nikt się nie dowiedział, że ona powstała w waszej głowie. Jeżeli chcielibyście powiedzieć, że firmy takie czy śmakie używają funkcyjnych języków, tak. Facebook używa funkcyjnych języków, Google używa funkcyjnych języków i właściwie każda większa marka na ziemi używa funkcyjnych języków, z tym, że jest to tak znikły procent tego, co robią, że też możecie zapomnieć o tym argumencie. Na chwilę obecną to nie jest dobry argument. Że jest to popularne? Tak. Ale kiedy jakiś czas temu Java wzrastała w popularności, wszyscy mieli wtedy taki zwyczaj, że Java jest wspaniała, a C do bani. C++ jest absolutnie do bani, ponieważ w nim muszę pamiętać o tym, żeby ręcznie zarządzać pamięcią. I tam mam to cholerne malloc, reallock i w ogóle jeszcze to free i delete, a w Java tego nie mam. I to jest dobre. I tak, niewątpliwie jest to prawda z pewnego punktu widzenia, aż do momentu, kiedy musisz ręcznie zarządzać pamięcią. I wtedy zamiast sięgać po Java, sięgasz po C++ albo C. Tak samo z popularnymi językami teraz. Generalnie języki są służebne. Wybierzcie ten, który najlepiej posłuży Wam. Jeśli byście mnie pytali, co sądzę o funkcyjnym programowaniu, to powiedziałbym, że jest to coś naprawdę wartościowego. Powiedziałbym, że wszystkie te rzeczy nad kreską, tak. Mniej staną, mniej problemów. Czy możecie to uczynić lepszym programistą? Tak, jasne. Kiedy komponujesz program i myślisz o tym, jaki strumień sobie z niego złożysz, zwykle wychodzi to lepiej.
z mojej perspektywy tak to wygląda. Życie pod kreską, powiedzmy. Tak naprawdę kluczowe jest pytanie, jak to wygląda u was. Poukładajcie sobie te argumenty, jak i wszystkie inne, które przychodzą do głowy, według waszych priorytetów. No i piękne dzięki. Zachęcam do oglądnięcia stronki, wszystkie pull requesty z jakimiś informacjami, badaniami, które chcielibyście, żebym uwzględnił, etc. mieli widziane. Pięknie, dziękuję.